Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest taką szczególną okazją, aby tutaj podsumować trochę historię naszego kraju i z drugiej strony przede wszystkim by uczcić ludzi, którzy potrafili iść nieraz pod wiatr, pod wicher dziejów. Na styku dwóch totalitaryzmów, jednego totalitaryzmu hitlerowskiego i drugiego totalitaryzmu sowieckiego, pojawili się ludzie, którzy potrafili trafnie i bardzo dobrze ocenić zgubne skutki tychże wymyślonych przez ludzi sposobów kierowania państwami. Dalekich od natury człowieka, dalekich od Boga, dalekich od poszanowania świętych praw. Ci ludzie, których pamięć dzisiaj czcimy, wielcy bohaterowie, zostali przez wiele lat przysypani popiołem. I dziś to dzięki wam, dzięki tym, którzy potrafią pamięć czcić, którzy znaleźli wytrwałość, siłę, determinację, możemy się tu spotkać. Wam wszystkim państwo szczerze, serdecznie, z całego serca dziękuję za takie obywatelskie kultywowanie pamięci. Świadczy to dobrze o naszym społeczeństwie, o tym, że stajemy się coraz bardziej społeczeństwem dojrzałym, społeczeństwem, które walczy o swoje wartości, zna te wartości i potrafi dać świadectwo temu. Stajemy się zatem również godnymi, coraz bardziej następcami tych ludzi, którzy 50, 70 lat temu podjęli walkę o lepszą Polskę. Podjęli walkę o ojczyznę, podjęli walkę o prawa człowieka, podjęli walkę o prawo zarówno do wolności, do wyborów demokratycznych, jak i prawo do własności, które było wtedy gnębione i niszczone wraz z całą tradycją polską. Chylę czoła przed bohaterami, którym tutaj dziś poświęciliśmy tą skromną tablicę. Chylę czoła wraz z państwem przed ich wielkimi dokonaniami. I wierzę, że ta pamięć, którą dzisiaj tutaj tak w tym szczególnym miejscu czcimy, będzie rozkwitała, że młode pokolenia Polaków będą czerpały z tej lekcji historii i będą dzięki niej jeszcze mocniej kochały Polskę i dla niej będą jeszcze lepiej pracować. Dziękuję.